Cześć, witamy w tym odcinku. Dzisiaj zrobimy sekcję zwłok pompy z Peugeota 308, to było? Chyba 308, no. 308, benzyna, 3 cylindry. Zobaczymy, czy znajdziemy powód, dlaczego się zatarła. Wielu z Was tam pisało w komentarzach, że może być licznik skręcony, że się pasek łuszczy. Właśnie tego jest najbardziej ciekawe. Czy jest coś zatkane, ją zatarło, wyszło na sucho, czy... A też chyba, że nie wyciekało, czy nie? Coś z niej podciekało. No, tego jestem ciekawy. Co zastaniemy? No. Kunę? Kunę. Wszędzie ogon kuny? Kuny albo sierść kuny. Kuny wszędzie się dostają, albo te kunolisy. Kur. I uwaga, uwaga, uwaga. Młotek. Chyba coś tam musimy wziąć. Zassał. Wbij się do ręki. Zassał. Czekaj, to ja weźmiemy, wiesz co? Cienkiego. Masz tu młoteczkę? I... w ręce. O! Ty, pękło. No. Czyli tutaj dla tych, co... To aluminium i tak pękło. No. Opiłków masa. No ale nie widać nigdzie z paska, chyba że gęstość... Znaczy oleju. Wiesz co, chyba że, bo to jest sitko. Z tej strony jest sitko. I to sitko, ty no jest przytkane. Czekaj. Weź świeć drugą ręką. A. Mogę nas uchodzić? Ty i to jest pasek. Czyli zwracamy ono. Ktoś tam kto pisał ma rację. Więc wyjdzie nam to czy nie wyjdzie? To jest zarypane jest całe. Się zatarło się. No to w tym silniku tam musi być czeski film. Pięknie, ładnie. Czekaj, z tego nam zejdzie. Tu się to zbić. To by trzeba było rozwalić. W sumie już możemy się rozwalać. Montować nie będziemy. Ale... No, ale są tu te... Nie, to jest metal? Aluminium. To jest aluminium, raczej z tego. Jest już pękło. Pękło. Ale do czego? Przemyjemy to. Czy jest zatarte, zatarte i temu pękło, czy po prostu pękło? Czy po prostu pękło? No nie jest zatarta, żeby było, żeby ją złapało. Żeby na sucho chodziła, nie? Mhm. Więc chyba jednak... Fakt faktem, w tym siteczku pozostałości paska są, natomiast tutaj chociaż czekaj, tu ją coś mogło złapać. Jest. Tu ją mogło złapać. I to raczej pracowało w tym, nie? Raczej to tak, tak gdzieś szło i to się tłoczyło tak. Teoretycznie jakby tu go złapało, to też by mogło, to by mogło by go przychycić, ale z drugiej strony tutaj nie ma jakiejś tragedii. Jest takie naprawdę nie, pod palcem niewyczuwalne. A, tu coś... coś jest. Tu coś jest. No to może i faktycznie poszła na sucho przez chwilę i się przytarła. Czyli... Ja chcę to sitko wyciągnąć. Widzisz co tu się dzieje? No. Próbowałem to wydłubać.
ile tego dziadostwa jest. Więc chyba musisz zadzwonić do klienta. Rozumiem. I płukankę jakąś dobrą w silniku. Demontaż miski, smok. No to zarypane całe. Mogło pójść na sucho, jak najbardziej. Tak. Mogło być niewystarczające smarowanie. Ktoś was tam pisał, miał rację. Jest tutaj potwierdzone. Dziękujemy za informację przy okazji. No nie wyciągnę. Chcę, ale... Także w tym odcinku to jest wszystko. Poczekaj. Bo to, czy to jest plastik, czy to jest aluminium? Więc powiem ci szczerze, że lekkie jak plastik. Tak? No. Plastik. No, czyli to jest plastyczek. Czyli on pomimo tego, że ileś nie dostawał ciśnienia, bo jakby to był metal, to by od razu to zatarło się, a plastik się jeszcze mógł wycierać. Jeszcze się mógł coś ślizgać, ale... Tak. Ale konstrukcja... No raczej konstrukcja nie zachęca do dużego przebiegu, tak, tak mi się wydaje. Jeszcze ten plastik z tym włóknem jakimś, tak, chińskim. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.